Siemoneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim tu kanale. Tutaj Ryczyk i Boże kochany, kiedy my żeśmy się ostatnio widzieli, to jest szok! Szok! Normalnie chłop w szoku jest. Słuchajcie, tak długo żeśmy się nie widzieli, że ja zapomniałam jak się nagrywa, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę i chciałem was mega serdecznie powitać w długo oczekiwanym w ogóle filmie na moim kanale, bo zrobiłem sobie przerwę. No nie ukrywam, trochę przerwy było na kanale, ja musiałam trochę odpocząć od tego ciągłego nagrywania, ciągłego vlogowania, znaczy vlogowania może nie, ale ciągłego, wiecie, streamowania, bo codziennie by był maraton streamów. I przyznam wam się szczerze, w ręku nowym sercu, że ja musiałam chyba trochę odpocząć, słuchajcie, no ale chyba odpoczynek zrobimy to na dobre, bo mam energię, mam siłę, więc myślę, że dzisiaj poszalejemy pewnie plus minus te nasze symboliczne półtorej godziny naszego spotkania, więc mam nadzieję, że nie możecie się doczekać. Ja również, słuchajcie, jestem ciekawy, co się dzieje w tej grze. Mnie tu kurna kala... Kala? Kurna beczka miało być, a nie wiem, czemu kala powiedział. Kurde beczka! Dawno mnie w mafii nie było, naprawdę... 3 tygodnie? Ja już nie wiem, jak to się gra, więc... Wszystko jest, słuchajcie, przede mną. Klikam continue, stwierdziłem, że o... Jeszcze lepiej, jeszcze mnie wywaliło, nie? Stwierdziłem, słuchajcie, że na samym początku pokażę wam od A do Z, jak tutaj ja wchodzę do tej pięknej naszej giereczki, bo ja już nie pamiętam. Więc stwierdziłem, że przywitam się z wami po prostu w menu głównym. A wy, kochani, przygotujcie sobie coś do jedzenia, coś do chrupania. Ja dzisiaj, słuchajcie, herbatka pod tytułem Siła i Energia, cokolwiek to brzmi. I do tego oczywiście woda najlepsza, saguara, więc słuchajcie, w razie czego, gdyby w gardle zaczęło mi wysychać, to mam jakiś ratunek, słuchajcie. Cześć Lincoln! Ciebie to jednak, kurczę, pamiętam. Słuchajcie, przebierzemy się, a czemu by nie, słuchajcie. Jakie narzędzia, synu, jak to jest szafa ubraniowa, a nie z narzędziami? Chłopie, o czym ty do mnie gadasz? Wygodnie. Ja poproszę wygodnie. Dzisiaj chcę być wygodny, chłopaczek. A weźmy sobie chłop na przepustce. Proszę bardzo. No i pięknie. Wychodzimy na wolność. Jezu, piękny ten nasz świat. Słuchajcie, gdzie my jesteśmy? O co tu chodzi? O co tu się w ogóle rozchodzi? Kamizelka taktyczna je, kurna, w pobliżu arecki. Weź ją czapnij, bo Anusz ci się przyda, bo to, słuchajcie, nigdy nie wiadomo, co tu się wydarzy w tej grze. Tak jak, no... No nie ukrywam, no strasznie dawno mnie w tej grze nie było i ja duże rzeczy miałam prawo już pozapominać, słuchajcie. Bo tak jak widzieliście, chyba ostatni odcinek był 2 tygodnie temu. No to był odcinek. A nagrany odcinek był, no strzelam, że jeszcze tydzień wcześniej, więc słuchajcie, no... Dawno żeśmy nie śmigali, dawno żeśmy nie grali i... Za dużo rzeczy te tu? Nie pamiętam. Teraz tak, mamy pełno znaczków. To akurat pamiętam, że niestety... w Mafii 3 tak właśnie jest. Jest pełno znaczków, słuchajcie. Ja myślę, że my się może zajmiemy tym, który jest najbliżej, bo jakbyśmy sobie weszli w cele, halo, no to jakbyśmy chcieli zacząć od może misji pobocznych, no to jest spoko. Rzucono marihuanę dosyć do jednego z punktów Mafii w Południu, szukuje transport broni, Irania prosi o pomoc. No i jest tego w pip i nazad, słuchajcie. W pip i nazad. A nie ukrywam, może dzisiaj byśmy zaczęli właśnie od misji głównej, jako że tak dawno żeśmy się nie widzieli. Tym, że faktycznie zaczniemy sobie od tego, martwi znikają na zawsze. Śmieci. Maria chce pomóc komuś, kto jest jej bliski, jednak będzie jej potrzebne wsparcie kogoś, kto dysponuje takimi umiejętnościami jak ty. Porozmawiaj z Marią Bawa. I jeszcze dla pewności sprawdzimy sobie tak, to jest główna opowieść. No dobrze, w takim bądź razie wskakujemy w nasz Das Auto. Może akurat nie jest to Opel, ale jednak mimo wszystko jest to Das Auto. Tędy chyba też było wyjście, czy nie? Nope. No dobrze, w takim bądź razie zbieramy się tam, bierzemy autko i lecimy do Marii. Zobaczymy, cóż ta Maria ma nam do przekazania. No i zobaczymy sobie, właśnie tak zaczniemy sobie, tak odświętnie niż zawsze, bo zawsze to wiecie. To moja fura? Chyba moja. Zawsze, słuchajcie... Włączę muzę. Zawsze to, słuchajcie, zaczynaliście albo misje poboczne, albo właśnie jakieś znajdźki. A teraz sobie myślę, że zaczniemy sobie właśnie... O Jezus! Kobito! No gdzie pod koła, kobieto? Czy ty się dobrze czujesz? Czy ty się dobrze, kobieto, czujesz? No, ale... ale tu...
tonami małki. Nieważne. Przypominam film 18+. Chłopco młodo. Ty, czerwony miałeś, znaczy ja miałam, ale to nieważne. No nie, czemu tam je policaje? Serio koło tej policji mam jechać jeszcze teraz? Ja pindole. To się dobrze nie skończy, słuchajcie. Czy mogę iść trochę... W sumie mogę iść trochę na skróty. Tak, żeby tą policję ominąć. Ty, a tam jakaś znajdźka? Koło nich? Okej. Dobrze, Maria, cóż ty masz dla mnie za sprawę do przekazania? Czy mogę tędy? Mogę tędy. No i zajebiście. W sumie mogliśmy tu wjechać. W sumie mogliśmy, prawdaż? Prawdaż. No dobrze. Czy tędy mamy się do tej pani dostać? Ty, tu jest polis, coś pisze. Ja cię zsunę. Od tyłu? Od tyłu nie da rady. Apteczka się nam nie przyda teraz. Ty, a co ty masz na oczach? Co to za Google były? Hello, Marie. Ojej, Nuni, a co ci się stało z tym samochodem? Czy ty tak tu sama siedzisz? Ktoś cię skrzywdził? This was a mistake. I don't want any trouble. Someone told me you work at the dump, that you might have information for me. Now, your name's Maria, right? Ty ładna ta Maria. Maria Bava. Bava. I've only been at the dump a couple of months. Accounts receivable. I know. Glamorous. Paul Simmons runs the place. Chłystek. Aha. You've got to stop him. Powstrzymać go muszę? Przed czym? You've been wasting the bay, extorting drivers from other garbage companies. But that's... That's not the worst thing they're doing, is it? Mister? Mordują ludzi! Mr. Simmons doesn't know how to keep his voice down on the phone, but he was arguing with one of the cleaners. Będzie bitka? How they've been paid to get rid of somebody. You know when these cleaners will be around? No, but some of the other guys who work for... Okay. The... I'll chase down information on these cleaners, along with the rest of the dump's business. Dobry pomysł. All right, Maria, you did the right thing. Some of Mr. Simmons' people might know more about the illegal dumping and the bodies. Okej, okay, dokonaj sabotażu na wysypisku śmieci. 50 tysięcy mamy zniszczyć. Ty, Nunia, a ty coś jeszcze chcesz ze mną? Może jakoś, wiesz, śmierbajer? Ty, tu jaka notatka? Nie. Usiądź sobie, kochana, bo ty... lekko wyglądasz. Czasem trzeba, Maria. Czasem trzeba podjąć poważną decyzję życiową. Ty, coś mi do oka. Maria, ty mi chyba do oka wpadłaś. Weź ino, poszukuj tu w tym oczku. No wiesz, Maria, no ludzie są różni, nie? Nie ukrywajmy. Dobrze, co jak i gdzie tu je wysypisko śmieci? Powiedz mi, że to o to wysypisko śmieci chodzi, że nie będę teraz jechać. Co to tu ze znajdźki? Jezu. My w tą grę będziemy grali, kurde, chyba w nieskończoność na to wychodzi. Poważnie, bo to się tu nie kończy. Materia wybuchowy? Chodźcie, kurczaki strzeliły. Ty, a tu? Nie możemy tego czapnąć? No dobra, w takim bądź razie idziemy do tej skrzynki połączeniowej, co wiecie, nam się tam wszystko ogarnie. I poproszę moje auto, a może jednak nie moje, może jakieś inne, szybsze? Ale chyba moje jest najszybsze. Ty masz te gogle? Ty coś niesiesz jeszcze? Ja pindole. Ty, Lincoln, biegaj, co to miałeś z WF-u? Pałę? No. Ale bez muzyki, Lincoln, tak? Jakby rozumiesz sytuację. Jakby mamy to zabronione, tak? Podpisaliśmy pakt z YouTube'em i mamy to zabronione. Boże. Wiecie co? Te ludzie to sami pod koła wpadają. Ja nie wiem, oni są wszyscy chyba umrzeć. Ja nie wiem, może im na życiu nie zależy? A dziur to wie? Jak im nie zależy, no to zapraszam do Areczka. Arek ze wszystkimi porozmawia tak jak trzeba. Te ja to w ogóle na drodze sobie jeżdżę, ona się sama rzuca. Co to tu, tu? Pani, torebkę żeś gubiła. Pani, ale to pani torebka. Okej. Okay. Nie chce ze mną dziełuszka rozmawiać, to nie? A?
Ale w apteczki to my nie chcemy. To nam się nie przyda, żadna apteczka. Myślałem, że wiecie, coś takiego sensownego. A tu tylko apteczka? Apteczka? Co nam się nie apteczka nie przyjdę teraz. No dobra, ciśniemy. Ta skrzyneczka rozwinie nam trochę mapy, ciut więcej. Zobaczymy sobie przy okazji jakieś tam fajne, ciekawe znajdźki. O holender. O holender. Nie ciareczku tak szybko. Policaje tuż za rogiem. A to wie, że to może źle się skończyć. No przecież chociaż na mnie nie zwracają uwagi. Tyle dobrego, słuchajcie. Coś mi tu mamy? Lincoln. Czy to jej tego ucha, ta dziada, pradziada? Jest. Możemy się tam przejedźmy. Tak na dobrą sprawę. A co ja będę skakał? A co ja parkurować jest? Lincoln, szybko przed tym autem. Zdążysz. Pięknie. Zaś kolejna policja? Czy was wszystkich pogrzało? Ty, a kaj ja mam tu wjechać? O nie! Ty, bo ja chyba za głupi na co jestem. Gdzie ja miałam tu wjechać niby? Dobra, tu coś mamy. I jak tymi drzwiami. Pięknie, Lincoln. Tak masz robić właśnie. To jest twoje zadanie. Tak masz robić. Rozpierdol. Dobra, lecimy. Wrogów chyba nie ma. Jak w ogóle z bronią my stoimy? Ło, synu. To tak ogólnie trochę licho. Przeładujemy sobie jeden. Przeładujemy sobie drugi. Tu jest skrzyneczka i tu jest nawet już coś. No dobra. Proszę bardzo, Lincoln, to twoja robota. Jo, moja, ja nie widziałem. No, otwieraj, otwieraj, synu. No, nikogo nie ma, więc lajcik. No dobrze, coś mamy w... O. Coś mówiłeś? Coś mamy w pobliżu? Oh god damn it. Jak zwykle, nie? A Reczek to zawsze się wpakuje, nie? W robotę. Jak... Ale to jest tak jak w życiu, wiecie? Ja zawsze się gdzieś wpierdzielę w jakąś dodatko. Mimo, że kurczę, w sumie nie muszę, w sumie nie trzeba. Nie, Arek i tak dopnie swego i tak zrobi dodatkowo roboty, mimo, że nie trzeba nie. Taki jest Arek właśnie, taki jestem. I tego uwierzcie, że nikt nie zaprzeczy. Tam po drugiej stronie, to może kiedyś się znajdziemy. Ale na pewno nie dzisiaj. Wow. Panie policjancie, czy to już nie jest przesada? Państwo tu za mną jadą. Wiota, wiotę w ogóle. O, holender. Tam już widać wrogów na horyzoncie i... Wrogów? Chyba w pizdu wrogów widać. O, Jezus, tu się będzie działo, słuchajcie. Tak o tu? Słyszałem, że jakieś tam, wiecie, dziwne dźwięki wydają. Wiecie, no są to rośli, nie? Tu jedna znajdźka, tu zaraz powinna być druga. Ty, kotecy, ksycy, a co tu je? Tu kogoś powinniśmy się spodziewać? Nie wiem, coś ten tego? Nie. Okej. Okay. O Jezus! Chłopcze se kliknął nie w to, co trzeba. Tu leży kolejny bezpiecznik. I jeszcze jakiś tu jest w pobliżu? Tu jest. A to wciut daleko? W sumie nie. A może jednak i tak? Okej, okay, nie było pytania. Lecimy. Podłóż materiały wybuchowe na wysypisku śmieci. Zdetonowanie materiału wybuchowego na wysypisku śmieci zniszczy sprzęt chłystka i sięgnie na niego niechcianą uwagę. Okej. Okay. W takim bądź razie, jak mamy taką... Wow, Arecki. Powolutku. Handlerza bronią. A!
Kurde. Handel bronią przy policji. Ho, pojechali. Tyle dobrego. Hello. Potrzebuję wszystko na fulla. Czy ja coś chcę? Nie, po prostu ja potrzebuję wyposażenie. Mina zbliżeniowa, ale co oni pisali tam? Ładunek, a mam ładunek. Mam w ogóle wszystko na fulla. A dziwo. A kamizelkę też mieliśmy, ale chyba się suszył. No dobra, słuchajcie. To co mamy, to mamy. Właśnie w sumie nie wiem, co my mamy. My mamy w sumie broń automatyczną. Tylko wiecie, nigdzie nie pisze, że ona jest w posiadaniu jakby, nie? W użyciu. Cicho, pisze tu coś. No dobra. To w CIA chyba nic więcej nie chce. Ała! Chłop co mnie zabił prawie. Idziemy na misję na piechotę. Czy tu bezpiecznik jest? W sumie jest i nie jest, nie? Ale jest, bo widzę, że są już znacznikiem, więc spoko. Teraz pytanie, czy kogoś powinien się spodziewać już tu? Chyba nie. Okej. Że nikt tu niczego tu nie chroni, nie broni. Okej, tu nie ma jak wejść. Wiem, że jako tako tędy. Okej, snajpera. Chcąc, nie chcąc, ale go tam nie widać nigdzie. Pomalutku. Ty, ja tak chcę, może jako snajper bym ich wszystkich powybijał. Zobaczymy, co mamy tu. Może nóż coś przydatnego. Teraz zobaczymy, słuchajcie. Uuu! I o tym czymś właśnie myślałam. Czy to będzie jakieś sekretne przyjście? Pieniądze, co tu od ciula jest? Dobra, zobaczmy, co tu możemy uzyskać. Coś ciekawego. A, kamizelkę. A, w sumie przyda się. Ty, ale ty kłócaj, synek, ty jesteś na akcji. No ja nie wiem, tamten był u góry. Dobra. Am I crazy or did you catch that too? Czekajcie, muszę spojrzeć, jak sytuacja w ogóle. Którędy idziesz?
Slow temat. Okej. Rozumiem, że tak jakby nie przejął się tym, że ktoś na niego se pogwizdał. Jak tak chamsko to w sumie. Bo nie ma jak z tego wyjść w sumie może. A faktycznie, on nie ma stamtąd wyjścia. To dobra. Nie, one minute. Się zastanawiam. O, tam jest chyba coś. Oho. Somebody better be fucking with me. Schowam się, wiecie, tak dla bezpieczeństwa. Zamknij ryja. Okej. Ten wartownik w sumie sobie spaceruje. A, widzicie, w sumie z tej strony też było wyjście. To jest wspaniałe w tej grze, że ja ich po prostu zabijam i chuj. I zbieram szmal. To jest zajebiste po prostu. To jest życie. Tak, to ja mogę robić. Tak misje pięknie. Dobrze. Tu ktoś... A, ten, który spacerował, to żebym go zabił już. No przecież to prawda. A to jest jakiś tam lejtowy pracownik w sumie. O ty chuju. A ty... Aha, chcę zadać. Ty, cwaniaczki. Ty, weź się, kurwa, rusz. Dobra. I chuj. Kolejny zdech. Zajebiście. On wie, kurwa, gdzie ja jestem. I to jest to. Ale że go tam jak nie zadźgał. O, kolejny idzie. No, zobacz, twój kolega leży. Huh? Wracaj to, ha na to. I masz. Pizdziet. A czy się tak się świecił na jakieś dziwne kolorki? A w sumie jak ten będzie tak czuwał? A ty też do mnie leziesz. Czy wy... Czemu oni się tak, kurde, wiecie co? Oni jakby się poddawają,
Oni w ogóle mają wyrąbane. Co ty, chłopie, idziesz na czystą śmierć? O ty, kurwo. Ty, wracaj! Kurwa, wiedział, co się święci. Masz! O, ktoś jeszcze mnie szuka. Faktycznie, tamten gargulec. Gargulec. Ty, a ten, co ma na sobie ubrane? Pff, jak idzie? To niech idzie. Kolejny pójdzie na czystą śmierć. Ty, ale co ty masz na sobie ubrane? Co ty masz na głowie, ty? No chodź, chodź, chodź. Oni się tak wahają tu wyjść. Ty no, spokojnie. Jeszcze połowy ludzi są do zabicia pewnie. Dobra. Wsadźmy na dół, bo coś tu jest do zgarnięcia. Szafka, to nie chcę, to nie chcę. Kolejny? Na pewną śmierć idziesz? No chodź. Ten jaką spluwę miał w ogóle, nie? Widać, do bogatych świat należy. Nie chcę strzelby, ja lubię moją. A ty co? No, żebyś nie zdradził mnie, że ja tu byłem już gnoju. Ty, ja słyszałem, że jest jakaś inna księgowa. Gdzieś tam są, w pizjet. No, kasa zebrana. Jezu, to jest moje odbicie, a się teraz wystraszyłem, słuchajcie. No i chuj, poszedł w pizjet, chłop. Co tam jest? A, bo to tędy można tylko tu wejść. No właśnie, co to jest? Znaczy, dla bezpieczeństwa tamtego też bym tak zrobił, wiecie? Jednak wolę być zabezpieczony, że zaraz mnie tu nic nie wyskoczy. Jakiś chłop. Jakie to? Ty! Nie zdradzaj mnie, gdzie byłem i gdzie jestem i co ja tu robię w ogóle, okej? Gdzie jest ten chłop taś? Zaraz go kuźwa znajdę, nie? Kiego znajdę, to mi kurna popamięta. Gdzie ty jesteś? Chuju brzydki. No, pięknie. Gdzieś mnie tam zauważył, gdzieś mnie tam zjarzył, że ja tu gdzieś mogę być. Pięknie, pięknie. Co, idziesz też na czystą śmierć? Zapraszam. Ej, ale się zapraszam. O, ten miał zaś kurde na łeb maskę nawet. Ja, bitch. Dobra, unieszkodliwienie wszyscy. Dosłownie wszyscy zdechli, jak świnki. Dobra, idziemy podłożyć ten materiał wybuchowy pod to wysypisko śmieci. Czy widzicie, do tego miejsca można tylko górą się dostać, dlatego on nie miał w ogóle jakby prawa wyjścia. No. I tak to co wszystko wyglądało. Notatka. Jak któryś gamon znowu wyje na siebie to żrące gówno, to lepiej wyświadczcie mu przysługę i od razu go dobijcie na śmierć. Marki wydał przed śmiercią... Co? Wyglądał przed śmiercią jak zgniły pomidor. Aż mi się to z Far Cry'em skojarzyło.
Bo tamte przecież była trująca trucizna, nie? No dobra, Andrew. Ale co? Ale musimy stąd spindalać wtedy. To nie będzie takie open supen w sumie. To kawał musimy oddalić się w sumie. Bóg jeden raczy widzieć, jakie to mogą być chemikalia. Ruchy, już, no już biegnę. W sumie dobrze, że teren został przeczyszczony. Spinkolaj! O, Andrew! I jebudut! Yes! Mamy to, ale to wyglądało fenomenalnie. Zajebiście to wyglądało. To było coś. Jeszcze? Panie policjancie, to coś? To nie ja. Właśnie co my tu mamy? Cele poproszę. I cóż my tu mamy? Do końca to, że mamy. Przesłuchaj speców od wymuszeń. Kiedy twoja praca polega na nielegalnym pozbywaniu się toksycznych odpadów, najważniejsza jest Przepraszam, ale co tak daleko? Dalej Suzan jest jej uosobieniem i kryje wiele tajemnic niż ktokolwiek inny z ekipy. Chustka. Ale czemu tu? Jak mnie się świeci... Ale mnie po drodze będzie bliżej tu. I co? I kto mi podskoczy? No nikt. Jakiś mój kar? No, gdzieś tam ten twój kar jest, tylko czy... Jezu, zaś ta policja, nie? Ta policja normalnie mnie prześladuje w tej grze. To jest jakieś, kurde... Czysta masakra. Ciągle tu mnie śledzi policja. Co ja wam złego zrobiłem, ja się pytam. No, cóż takiego ja wam zrobił złego? Ja nie rozumiem tej gry chyba. Ale o co tu chodzi? Dobra, wsiadaj do fury, maestro. Wyłączyłeś tam, bo za? Wyłączyłeś. Dobra. Lecimy przesłuchać speców od muszy. Rozumiem, że mam dwóch speców do przebadania, ja? Ale co mnie titoś? A czy ja na ciebie titom? No właśnie. Czekajcie, bo ja chcę tą znajdźkę tam. O kurwa. Jednak chyba i nie chcę. Scotting się tam... Wszędzie wrogowie. No wszędzie. Rozumiem. My tu już byliśmy, nie? To jest w ogóle... Wiecie co? Bo mnie się nie będzie chciał znowu tu piec. No tam po prostu przejdziemy. Tu troszkę, tu zakręcimy, tu obkręcimy. Nie wiem, że ja mogę... Może nie tak do końca wprost? Bo tam chyba ktoś się spaceruje. Ale może to nikt groźny. A ja tu drzwi otwierałem, nie? A, wszyscy sobie nie kupię. Nie, zajebiście. Ty, nie, schowaj ta broń. Co ty taki już napalony na bitkę? Czy wy się rozdzielicie też, czy też nie? To mnie interesuje bardzo. Czy tym przypadkiem... No właśnie, nie idzie w moją stronę? No dobrze. Gdzie ty w sumie idziesz, ty mi powiedz? Idziesz ty do mnie? Kolejny idzie na pewno. To jest w ogóle piękne. Albo nie. Ty gnojku, ty nie chcesz mnie posłuchać, tak? Aha.
Ja nie wiem, czy tamten w sumie widzi. Chyba nie. Cicho, siedź, stul dziób. Okej. Okay. To się jako tak udało. No chodź. No chodź. Wujek Arek się tobą zaopiekuje tak jak trzeba. Bo ty w garniturze to dostojnie wyglądasz, ale no niestety dostojniej też umrzysz. To jest piękne. I za to kocham tą grę po prostu. W sumie cyk. Ja over there, ja over there. Ty chodź no tu. Daj ci, co ci łeb rozwala. Ty, a którędy ty idziesz drzwiami? Chłop, co drzwiami se przejdzie. To też było piękne. Ty jakoś żubrym huczu. W sumie on przyjdzie, to wystarczy, że go chyba wiecie tam. I go przepytam, przesłucham. Znaczy, zabijamy go dzisiaj. A co? Gadaj, kurwa, co wiesz. No, gadaj, co wiesz. Zabij. Ile tu nagle znajdziek wyszło. Tyle, tu nie skończyłem swojej roboty, halo, halo. W sumie nie do końca to tak. Chodź, damy krokodylkom. Krokodylki też są głodne. Hop. Chcę to zobaczyć w tym momencie, jak on... Wow. Zabijście. No dobra. Co dalej? Bo tu się zaszy... A, widzicie? I tu wam, gdzie myśli, tam gdzie była, tam gdzie była ta znajdźka właśnie. Widzicie? Jednak... A tu? A tu? A tu? Ja pindole, co tu się dzieje? Tych rzeczy jest za dużo! Ostatecznie... ja nie wiem, co ja mam robić teraz. To jest to. Cele. Mogę zabić, może mogę okradnić albo zniszczyć baraki ze śmieciami. I teraz co my tu mamy? Ja myślę, że my sobie pójdziemy pierw tu. Może właśnie, żeby zabić go, to może na końcu go zabijemy? To co, idziemy po kolei? A jedźmy w sumie po kolei. Znajdź i znisz baraki ze śmieciami. Tutaj ładowane są beczki z tekstoczynym szlamem, który zostanie do burty. Zabór te do wody. Dobra. Wsiadamy do autka, jedziemy, nie? A co? Jeśli chciałby się mówić kilometr, to sam by się nie zrobił. No. Wsiadaj, Lincoln. Jedziemy znaleźć te baraki. No chyba wiedzmy sobie normalnie na drogę, tam wiecie, na chillerce. Wow, wow, wow. To było piękne w sumie.
No tam je zabić chcieli, ale mi się wydaje, że zabicie to będzie już takie ostateczne ostateczność, nie? A teraz myślę, że pójdziemy właśnie zobaczyć z tymi barakami. Może Anusz się tam coś tam uda, nie? Znajdź i zniszcz. Kuźwa, tyle ich tam jest? A co ich tak nagle zrespiło tam? W sumie co się spodziewałam w mafinie. Tylko ten mi tu kurna przeszkadza w sumie. Kurwa, jeszcze mi wyszedł stamtąd, no. Sounds like trouble. Stul dziób. Kurwa. Wiecie co, najważniejsze w sumie, żeby chyba wartownika zabić. Bo tak, to nikt nam nie wyzwie w sumie takich posiłków, no ale wartownik już niestety tak, więc musimy się nim zająć w pierwszej kolejności. Kuku. Think I heard something. Kurde, aż dwóch ich stało. Ale chyba dwóch mnie szuka, czy nie? Nie, bo jeden jest... myślałem, że dwójka jest... Że dwójka jest tutaj w tym miejscu, a to nie. Oni dopiero w sumie jak podchodzę, to oni coś tam zaczynają robić, nie? O? Nawet się kurde rozdzielili. No, chyba po cichu już się więcej nie uda uzgrać, ale może. Ty, no idzie tu jakiś chłoptaś.
Będzie siusiał do rzeki. O, ty wstydziochu. Kurde, widział mnie typ i co? Nic nie zrobił? No nie. Yo, sambada. Chyba lambada. No chodź do mnie, no chodź. Zajmę się tobą. On w ogóle zero reakcji, nie? To jest piękne. Nie, to ty... A ja myślałem, że to nie pójdzie tak łapu-sapu, ale jednak, kurde... Ryj! Ryj. Ach, to jest piękne. Uwielbiam tą grę za to, że ja mogę tu być kim chcę. I być tak okrutnym. Chociażby w grze. Tyle o ile. Dobra. Jep. Jep. Jak zmar... I wszystko mi znikło, nie? Nie, nie będę z Marią rozmawiać. Chociaż kurde, wiecie co, tykam się jak z Marią nie pogadam, to... Nie, bo jak pogadam z Marią, faktycznie. Jak pogadam z Marią, to mi wszystkie te wszystkie... O właśnie, pieniądze mi chyba też zniknęły, czy nie? Do zebrania. No to nic. Idziemy tu. Kopier by się amunicja przydała w sumie, ale... Skąd mam wziąć amunicję? Przepraszam. To musiał drętnąć znowu. Schowaj ty ta broń. Chowaj! Może tam też sobie poradzimy, tak wiecie. Po cichu. Cichosza, rahaha. No właśnie, powiem wam szczerze, że już nie pamiętam, jak to szło, czy... Czy ja lepiej zrobić... Ja nie pamiętam, jak to już było. O kurwa, ja mam tu wszystkich zabić. Co ty... No, sama się rzuciłaś teraz. Rozumiem, że nikt do mnie nie wyjdzie. Zajęczycie to nie, ale oni są też na powierzchni. W ogóle jaki tu jest duży taki kompleks. Ty, jeden jest tu nawet. Okej. Okay. Reszta jest chyba w środku. Dobra, damy radę. Bo jak nie my, to kto? Ni? No właśnie. O, nikt nie chce przyjść. O, o, zaś się dwóch obudziło. Idzie tego, którego mam ostatecznie zabić? I o. Cześć, malinki.
chyba nie, nie szczególnie to tak jakoś miało znaczenie. A po prostu przychodzi. Okej. Okay. Który do mnie zejdzie? Aha. A ty co, nie możesz się stąd ruszyć? Czy jaki czort? I nie tak, co zrobiłem? Teraz żeś się obudził? Ty, o co tu chodzi? Ten w ogóle zero reakcji na mnie. A ten co tam szczęścia szuka? No dobra, dojdźmy od tej strony w takim razie. Ty. Ten co zupę robi? Easy. Coś ty tam patrzył, że tu nic. Jednak jest coś. No tatka, postaraj się nie przejmować skarbie. O, wszystko będzie do... O, standardowy tekst, nie? Coś wymyślimy i razem spłacimy ten dług. Kocham cię jak stąd do księżyca i z powrotem. Twoja kochająca żona, Susie. O, przykro mi, że musiałem cię zabić, ale tak w życiu bywa, że trzeba zabijać niewłaściwych ludzi na swojej drodze. No. Takie życie jest, wiesz? Czy ty wyszedłeś w końcu? Nie, po co, nie? Ja nie wiem, czy oni się cykają, czy o co tu chodzi. No chodź, to cię kurna zabija już. Ty, a co? Nie chce się stamtąd ruszyć? Ty, oni są sprytni. Okay then, where do you all look? Ty chuju. Okay then, where do you all look? Die first. He was there, right? He gotta be here somewhere, boys. Let's try over here now. Huh.
coming back from that. Przed czym oni się w sumie chowali? Ja nie wiem, o co tu chodzi. To jakieś dziwne rzeczy. Halo. Notatyczka? Jakaś taka uszkodzona już? Taka po przejściach chyba. Notatka. Kurwiasz myśli, że nie wiem, że nie interesowałam się, gdzie łazi nocami. No, no. Tylko się bzykanko było w głowie, no. Ha. Opuści Hotel Royal koło około 11. Wtedy możesz go dorwać. Nie obchodzi mnie, jak to tu zrobić, byle ubezpieczalnie się nie przyczepiła. Mary. Ale siara będzie do bociana, nie trzeba będzie drindać. No i o to chodzi. I o to chodzi, słuchajcie. Uciekamy stąd, tu muzyka z prawami autorskimi. Money. 10 tysięcy poszło w pizdiet. Hi. Ja lubię pnuszki. Oj, Maria musi poczekać, kochany. Maria musi poczekać. Jedziemy tu. I potem idziemy tu. I potem ostatecznie idziemy do Marii. Bo ja myślę, że tamto zabicie... No właśnie nie wiem, czy tamto zabicie... To mnie ciekawi, czy tamto zabicie... Nie wiem w sumie. Bo wydaje mi się, że zabicie to będzie takie... Taka wisienka na torcie w sumie. Gdzie masz kara? Tu jest mój kar gdzieś. Tu gdzie właśnie idzie szareczku. Gdzieś on tu musi być. I chodzki klocki. To co? Magazine? Ja, magazine. Hop. Nie mam czym strzelać. No nie mam. Psykro mi. No najgorzej. A było już tak pięknie. Co my tym jedziemy? To pojedziemy wtedy tu. Pojedziemy sobie tam, słuchajcie. Właśnie tak jak mówiono. Nie ma co z tym zabiciem, kurczę. Bo zrobię te dwie beczki. Tu też są jacyś... Jezus. Wszędzie, a to jest to złomowisko, którym. I to mnie wkurza. Przyznaję się z ręką na sercu, wkurzają mnie takie sytuacje, że mam ogarnięte. Mam ogarnięte, słuchajcie, załóżmy. Nie wiem, jak to w sumie teraz nazwać. Mam ogarnięte jakąś część, tak? I tam byli wszyscy pozabijani ci wrogowie. Ale i tak mimo wszystko, kurde, nie wiem, mogę tam jeszcze raz zrobić rozrób, jakby gra mogłaby mnie się spytać, czy ja chcę, bo może już nie chcę, po prostu chcę wejść i poobczaić sobie lokację. A no, gra mi takich rzeczy... Leży przede mną. A gra mi takich rzeczy po prostu nie umożliwia w ogóle, więc to jest mega przykre, że... Gdzie? A! To jest mega przykre i to mi się w tej grze na przykład nie podoba, nie? Że bez sensu trochę jest to, że ja tam mogę wejść, zrobić jeszcze raz totalną rozróbę, albo nie wiem, że mogę wykonać misję, którą w sumie będę wykonywać za chwilę. To się jakby kompletnie nie jakby... No dla mnie takie zachowanie gry no nie ma sensu, no nie wiem, no... Robić cały czas jedno i to samo, no kurczę, chyba jak zrobimy jedno, no to chcemy to skończyć i chcemy robić dalej, no. Jakbyśmy chcieli powtórzyć, no to na przykład gra mogłaby nas pytać, tak? Czy chcesz powtórzyć misję taką i taką, nie? Żeby poprawić swój wynik. No nie wiem, no jest to dziwne. Okej. Okolice zebrane? Zebrane. Czy ja przeskoczę? Jo. A tu co jest? Apteczka i coś jeszcze w sumie. Oj, ale od tyłu wejdziemy? A co? Pewnie.
myślałem, że coś mnie stąd wypierdolą, ale nie. No i gitara. Nie, 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 idziemy pod nas auto. Już nie popadajmy w paranoję, że będziemy tyle kilometrów chodzić. Wystarczy, że ja w realu robię, słuchajcie, no, minimum 8000 kroków. Choć dzisiaj w sumie 7200, no. Jakby, no, no co ja mam poradzić, tak po prostu gdzieś wyszło. Ale nie ukrywam, dzisiaj faktycznie dużo siedziałam na dupie. Choć nie ukrywam. No nie! No wiecie, no zaś kurna policja była koło, nie? Choć nie ukrywam, że słuchajcie, zaczynam do pracy jeździć rowerem. Znaczy, zacznę w sumie. Bo jeszcze poniedziałek, no to byłem, i chyba poniedziałek i wtorek będę jeszcze, słuchajcie, chociaż może jeszcze, może już tego. Poniedziałek i wtorek będę samochodem, a właśnie resztę już będę jeździł, słuchajcie, rowerem. Taki, słuchajcie, pomysł, żeby w dni, kiedy ja nie pracuję do 24, bo chyba po 24 nie wyobrażam sobie wracać rowerem, jakby... No, wydaje mi się, że to jest późna godzina. 24, nie? Jakby... O tej porze to wszyscy śpią. Albo chodzą jacyś chuligani, nie? Więc to ja myślę, że... Ojej! Myślę sobie, że słuchajcie, no godzina 24 to tak, że wrócić z rowerem to tak słabo, ale jak nie bardziej samochodem, no to wiadomo, nie? No i słuchajcie, zaczynam zdrowy tryb życia. Ćwiczę w tygodniu dwa razy. Jeszcze w tym tygodniu nie miałem ćwiczeń, kiedy wy to oglądacie. Ale kiedy ja będę miał ćwiczenia? Poczekajcie, ja po prostu to jakoś rozplanować muszę. Patrząc na to, że ja jestem w domu do piątku, bo wyjeżdżam na święta, no to nie ukrywam, za dużo czasu w sumie nie mam. Ale dobra, jakoś to sobie jakoś ogarnę, tak żeby to było fajnie, sensownie rozwiązane, tak żeby troszkę poćwiczyć. Nie ukrywam, to nie jest jakieś tam, chociaż, ciągle nie ukrywam, to nie jest jakieś wybitne ćwiczenie, chociaż patrząc na to, co ja tam mam robić, patrząc na to, że ja wracam z tych ćwiczeń cały mokry, to w sumie do wysilam się tam trochę. Aż ogólnie jestem w szoku, że mam takie zaparcie w tym wszystkim, nie? Nie, chłop przechodzi przez bramkę, nie? Nikt się nie zjarzy w ogóle. A jest chore. No i chuj. O nie! Oh no! Nice! Akurat on miał tyle broni? Nie. No niech jeden podejdzie, no już się przesadzałem. Kurwa, really? A, w sumie spoko. Jak on zrzucił do wody? Tego podejrzę, że się kurwa, że mi nic spodziewał.
O kurwa. Tam jest typiesz jeszcze, ale dobra. A cóż my tutaj mamy? No, tatka, nie skracaj sobie drogi. Trzymaj się harmonogramu co do joty. Nasi klienci płacą nam, żebyśmy załatwiali ich problemy, a nie rozrzucali gnój po tej całej wsi. Albo dostosujesz się do zasad, albo wypierdalasz. Okej. Cóż my teraz zrobimy? Słuchajcie, cóż my teraz poczniemy? A gdyby to tak... O! Jednak jakiś Andrew by się skapnął. Pytanie, czy on się skapnie, że tamten leży, kwiczy i zdycha, czy nie? No chodź, maleńki. O. To było kurna ryzykowne. Kurwa, jak? Nie! Wiecie co, zajebiste jest to, że oni są zaznaczeni, że to są właśnie posiłki. Jedna fura tylko? W sumie nie tak źle. Wzdychaj. Ha, jeszcze ktoś? Nie wiem, co słyszałam auto i teraz myślę, kurczę, jeszcze ktoś ma tu przyjść? Czy my żeśmy kogoś jeszcze tu zaprosili? Ty no jo! Ty no, Arek, no nie! Nikogo tu nie ma więcej. Ja nie wiem. Ale będziemy bogaci, ja pindole. Łatwo tutaj dobrać się w sumie do takiej jakiejś sensownej kasy na to wychodzi. Tu mam. Okej. Czy ja mogę to wybuchnąć w sumie? Czy to tak nie wybucha? Coś co wybuchło, ale... Czyli to w sumie nie wybuchnie. No, okej, no według nich sobeczki są rozwalone, no co jeżeli tak uważają. Ja się kłócić z nimi nie będę. Tylko schowaj, Andrew, swoją broń. Schowaj broń. A jednak te posiłki nie były takie straszne w sumie, więc... Luzik, arbuzik. Tyle dobrego, że mamy tą broń, ale to nie jest ta broń, którą ja chciałam w sumie. Musimy i tak zadzwonić, słuchajcie, bo jesteśmy w dupie.
Jadę do ciebie, chłopie. No właśnie, bo... A, bo miał na większe obrażenie, dlatego ja go wziąłem. Ale ten też dobrze wygląda, słuchajcie, mniej się dostanę. A, nie mogę kupić. No właśnie. No właśnie, on potrzebował, wiecie co ma. Ta dobrze wygląda, nie? Dobra, dobra. Co mi ty toż? Jeszcze tu musimy iść. O Jezu, aż mi ciarki przeszły. Słuchajcie, zrobimy to. Te beczki i pojedziemy do Marii. Przecież cały czas mi się wydaje, że i tak muszę zabić tamtego gościa. Nie, nie, ja nie wierzę w to, co się w tej grze dzieje dzisiaj. Wrogowie za wrogami. Tak naprawdę. Kurczę, nie wiem, no. Czy mam zabijać tego chłoptasia, czy nie. No ja bym go zabił w sumie. O. Okej. Gdzie tu je wejście? A, stąd. Ty, nawet drzwi są otwarte. Któż by się... Jakaś notatka, którą mogę przeczytać. Ale to taka... Tu jest coś? Myślę intensywnie, myślę nad tym, czy co ją z tym w sumie zrobić. Ja bym go w sumie z jednej strony zabił, z drugiej strony, kurde, czy jak go zabiję, to zaraz nie będę musiał tego powtarzać, bo i takie sytuacje były. Nie ukrywajmy tego, dużo razy się powtarzało, że kogoś zabiłem i tak trzeba było go zabić jeszcze raz, bo misja się tam przemieliła, nie? No to słabe jest mega, no ale cóż. Nie, dobra, pierdziele, to zaczniemy te baraki i jedziemy do Marii i zobaczymy, cóż ta Maria ma dla nas wtedy. Jakby, co ma być, to będzie. Co ja się będę przyjmować, co cię tu tylko gra, nie? No właśnie. Ja wam to wszystkim zawsze powtarzam. Słuchajcie, to tylko i wyłącznie gra. Widzę już... Ten mu zamknął Rey prawidłowo w ogóle, nie? Tak trzeba. Tak trzeba, synu. Czekajcie, bo oni są w sumie na dole. Wszyscy? Czy to są moi wszyscy wrogowie na dziś? Znaczy, na dziś? W tym miejscu? No to by wyszło. Kotycku! Wiecie co? Ja wiem, co zrobię. Jak już żeśmy się bawili w koktajle Mołotowa. To było piękne. Jeden, drugi odleciał. O to chodziło właśnie. Ale tu mam ją porozmieszczane.
No i gitara, beczki rozwalone. Masno, ni. Maśno. Ty, tu coś jest. Hono, ty. Hono tu bezpieczniku, to ty? Ty, w gąszczu śmieci w ogóle. Pochowany po bokach. Tak mi się wydaje. No słuchajcie, ta gra cały czas nam podpowiada, że mówi do tej Marii. No to kurde, nie bez powodu ona tu się ciągle przejawia, nie? Tak se myślę. O. Mi się wydaje, że jakaś chyba aktualizacja. Znaczy, ogólnie aktualizacja była do Mafii, ale w marcu, pod koniec marca chyba. Więc możliwe, że od tamtego czasu nagrywane nie było, bo mi się wydaje, że on jakby lepiej reaguje na jakieś tam podskoki, na jakieś tam... O. A my tędy przejdziemy? O Jezus! Przejechałem po babce, a ona nic? Ona po prostu zgodziła się na to przejechać? Ani me, ani be, ani... Mamo! Co dobra, no... Co ci będę, słuchajcie, przejmował? Wow, hej, hej! Witaj się ze mną, hej, hej! A co tu się kurna dzieje? I to tak w sumie przez przypadek to wszystko, ale to dobrze. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Krótka piłka, słuchajcie. Ty mnie nie tito i no... No patrz tam. Ała! Pierożki. A to jest chyba posterunek, mi się wydaje, dlatego. Hop. Nice. Maria! Hello. Dzięki. Starałem się, Maria. No właśnie, nie wiem, czy dobrze, czy źle. Niech się dzieje, co chce. Co za gnój, co? Widzisz, Maria. Powiedzcie mi, że teraz pojadę tam, gdzie myślałam. Nie wiem, czy to jest to. Nie, bo to jest na wysypisku. Czyli oni z portem wrócili na wysypisku. A, czyli to musiałam zrobić. No, to trudno. Udaje się na wysypisku, żeby rozmawiać się z chustkiem. Czyli wracamy tam, gdzie żeśmy byli. To jest trochę słabe, że wracamy do lokacji, w których już byliśmy. I nie podoba mi się to. No, ale... Boże, lampa spadła. Panie władze, co złego? To nie ja. Mnie tu nie było nawet. Żeśmy chyba tym mostem chyba nie jechali jeszcze. Wydaje mi się, że nie, ale może kiedyś. Czy ja tam widziałem człowieka? No się, bo nas tu kurta pewnie nigdy nie będzie. Co to za kanały? A, bo to jest na po...
No ciekawa lokacja, nie ukrywajmy. Imponation, imponujące, słuchajcie. Tup. Hops. I teraz zobaczymy. Wsiadamy i jedziemy. Arek, co ty chcesz tu zobaczyć? Ciś, Grażynę do przodu. Wiobaśka. Zim. Robię wszyscy. To jest takie fajne, kiedy wszyscy na nas. Ooooo! A oni chyba wiedzą, że ja przyjadę. Coś tak mi się wydaje, że chyba oni wiedzą. Teraz wezmę się głównym wejściem. A co? A kto mi zabroni? No chodź, cię wyeliminuję, zara będzie pić szklanki, bom bom bom. No chodź. Ja ci zaraz fuck będę krzyczeć, ty będziesz mi krzyczeć łobot budu. Ale dostał w łepetynę. Ten jaką? Jaki werę miał chłop. Ty oni? A, bo oni mnie szukają. Okej. Czy mi się wydaje, że ich dwóch zaraz tu przylezie? Nie, czy będziemy ich zabijać jak takie kaczki jak wtedy? Będą do mnie przychodzić. Heh, to mi się podoba. Narzekać nie będę. Przychodzą jak... I tyle. Po chłopie. Tylko ten mnie szuka w sumie, reszta mnie nie szuka. Łe, to lajcik. Tylko, że tu wartowników jest od chuj. Musimy to zrobić ze skupieniem, słuchajcie. Trzy. Zajebiście. O to chodziło. Jak kurwa? Some bitch. Asshole bolted. Czyli oni w sumie znają moją ostatnią pozycję, na to wychodzi, tak? Ten też. No chodź. Ty
Cień jak wskoczył. Ja myślałem, że tylko je... Przecież ich dwóch. No chodźcie do sześć, no chodźcie, jak chcecie umierać. Ty, bo kolejny idzie tu. Do rzeźni. Ale, nie wiem czy zobaczyliście. Ale oni nie do końca już chcą to podchodzić. Oni chyba doskonale wiedzą, na co się piszą. Na prawdziwą rzeź. Rzeź. Ty, idzie jeden tu, górą. Chyba. Albo i nie. Jo, chyba się do mnie wybierają. Jeden czy dwóch? Jeden się do mnie wybiera z tej strony. No i pięknie. Huh? God damn it! Ryja zamknij. Arek jest brutalny. Oni idą na pewną śmierć. Tu powinno być u góry napis śmierć. Jakie bycze? Kto je bycie? Ty jesteś bycie? No coś tak kurwa chyba nie. Okej. Ten idzie mi obejść z tamtej strony. Ja rozumiem twoje pomysły, ale niestety chyba bez rezultatu. No chodź, no chodź grubasku. I ja budu budu bu. Szybki łyk wody, bo nie wiadomo co tu teraz się zadzieje. Coś ten wartownik w sumie nie chce iść w moją stronę, nie? Zauważyliście, że on tak się trochę cyka. Sio, sio. Hi. Chyba nikt mnie tak jakoś specjalnie nie szuka. Tyle dobrego. No to co? Idziemy tu? Ten jaką giwerą idzie. Idzie taki macho, nie? A bam bam bam. No chodź ty. Tuci prosiaczku. Ryk było prosiaczka. Ty, ale ja bym się nie przekonał, że on do mnie przyjdzie, a on kurde polas na bok? Ty, a ten co tam kurwa robi? Jebane co, nie dojdę?
Ty, no byłeś się zmył? A, bo oni razem się tam kumplują. Stop him, for fuck's sake! I got nowhere to go! You want some more? Get behind me! Got a beat on him from the nowhere to go! I'm gonna fuck you up! Fuck me? I'm gonna fucking die in a dump. And even that's too good for you. Nie no, leć za nim! Kurwa. O Boże, kochany, powolutku, teraz, bo ja jestem zagubiony. Śmieci, przydział biznesu i teraz możemy to przydzielić Kassandrze. Możemy dać Witowi i możemy dać Burkiemu. I teraz co my za to dostaniemy? Dostaniemy tłumik. Ma większy odrzut, ale nadal stanowi doskonały wybór pod względem... Okej. Okay. Świadczenie klienta z rozwiązaniem znaków firmy, premia kondycji regeneracji. No usuń glinę, w sumie nie używam. Pisany ma mniejszą siłę rażenia niż Morrison, a zwiększa większą celność. Ale to co mamy, to jest całkiem spoko, nie? Ale zobaczcie, kontrolowane dzielnice są dwie. Biznesy w tej okolicy 1, kontrolowane dzielnice 1. Biznesy w tej dzielnicy 0, to lepiej, żeby on miał jakiś biznes dla mnie, niż nie miał nic w sumie. Bierę to. Gitara. Oddajemy Witowi. A niech ma coś ode mnie. A co tam? Send whoever you can to Barclay Mills. I ain't letting this place go. Yes, sir. I'm here. Got it covered, pal. Nie wiem, czy przez to, że tam została ta jedna osoba, czy teraz nie będziemy mieli z tego jakieś nieprzyjemności. Ale chyba nie. Nie wiem. Mam dla Wita wysypisko śmieci. Okej. Okay. I znowu kolejne misje się załadowały. Powiem wam, że ogólnie ta gra nie kończy się. Naprawdę, one się nie dostaną. 3-6 głównych misji i opcjonalnych to raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Jesus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Myślę, że w kolejnym odcinku zaczniemy właśnie może od tych misji pobocznych, ale nie ukrywam. Dorwi Enza Contiego. Potrzebuję dostać... Pieniążki, tak o, na ziemi? No spoko. Dobra, a my teraz nie o pieniążkach, tylko musimy wezwać, żeby kasę pochować. Bo na razie to jest chips. Czy ja dobrze widzę? Tu są dwie skrzynki koło siebie? No nie wiem, czy tak koło siebie akurat, ale... A damy sobie dziś spokój, słuchajcie. Już na dziś mi starczy. Ja bym wezwał koło i wezwał... No, 38 tysięcy, no to wiecie. Piechotą nie chodzi, nie ukrywajmy.
No nie, ale jestem tu. Ale niech ci będzie już. Trzymaj. Okej. Wzięła kosiurę to, co wzięła. A ja będę się w tym miejscu z wami żegnać, bo widzę, że już powoli dobijamy do półtorej godziny przyjemnej rozgrywki. Ej, dziś się dobrze bawiłem. Jakoś tak fajnie było dzisiaj w tym odcinku. Zrobiłem w sumie jedną pełną główną misję. Główną. I czuję się usatysfakcjonowany, zadowolony. Zadowolony, szczęśliwy ogólnie, więc spoko. Dobrze poszło. Dobrze dziś było. Nie ukrywam, podoba mi się dzisiejszy odcinek. Więc no cóż, z tego pięknego, że złomowiska będę się z wami żegnać, z tego deszczowego wieczorka. No i co, my się zobaczymy już w kolejnych odcinkach i już za tydzień zapraszam was na kolejny odcinek z Mafii 3, a w tym miejscu będę się z wami żegnać. Trzymajcie się, do zobaczenia, odmeldowuję się. Cześć, pa!